Duży ogród w środku miasta, dużo domków w nim i klatek. Zajrzyj tam, by się przekonać, co zwierzęta robią latem. O czym mowa? Oczywiście o zoo. Nie wszystkie zagadki są jednak takie proste. W tym filmie dowiesz się, jak rozwiązywać takie, które wymagają użycia układów równań. Mamy do rozwiązania następujące zadanie. W dwóch sadach owocowych rosło razem 1500 drzewek. W ciągu roku liczba drzewek w każdym sadzie powiększyła się o 25%. I wtedy okazało się, że liczba drzewek w drugim sadzie stanowi 2 trzecie liczby drzewek w pierwszym sadzie. Ile drzewek było w każdym sadzie na początku roku? Przed rozpoczęciem obliczeń zawsze powinieneś wiedzieć, czego szukasz. Jakie jest pytanie w zadaniu? Teraz zatrzymaj film, przeczytaj treść zadania jeszcze raz i powiedz, czego szukamy. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Ta informacja jest podana tutaj. Szukamy liczby drzewek w każdym sadzie na początku roku. Skoro mamy dwa sady, w takim razie będziemy mieć też dwie niewiadome. Ja wprowadzę następujące oznaczenia. Literą P oznaczę liczbę drzewek w pierwszym sadzie na początku roku. Natomiast literą D liczbę drzewek w drugim sadzie na początku roku. Mamy już nasze dwie niewiadome: P jak pierwszy sad oraz D. Jak drugi sad. Teraz powinniśmy przeczytać treść zadania jeszcze raz i znaleźć odpowiednie informacje, które pomogą nam w utworzeniu układu równań. Wiemy, że w dwóch sadach rosło razem 1500 drzewek. To pierwsza informacja. Zapiszmy ją w postaci równania. Liczba drzewek w pierwszym sadzie na początku roku, dodać liczba drzewek w drugim sadzie na początku roku. Daje łącznie 1500 drzewek. Dodatkowo wiemy, że w ciągu roku liczba drzewek w każdym sadzie powiększyła się o 25%. Pod koniec roku okazało się, że liczba drzewek w drugim sadzie stanowi 2 trzecie liczby drzewek w pierwszym sadzie. Na początku roku było P drzewek w pierwszym sadzie i D drzewek w drugim sadzie. Pod koniec roku w każdym sadzie ta liczba zwiększyła się o 25%, jak to zapisać, wykorzystując P i D? Skoro liczba drzewek zwiększyła się o 25%, to znaczy, że zwiększyła się o 1 czwartą. W pierwszym sadzie na początku roku było P drzewek. Jeżeli P. Zwiększymy o 25%, to otrzymamy 125% p. A 125%, zamieniając na ułamek dziesiętny, to 1,25% p. Analogicznie w drugim sadzie. Tam na początku roku było d drzewek, więc na koniec roku będzie 1,25% d. Z treści zadania wiemy, że liczba drzewek w drugim sadzie stanowi 2 trzecie liczby drzewek w pierwszym sadzie. Zapiszmy to za pomocą równania. Liczba drzewek w drugim sadzie pod koniec roku jest równa 2 trzecie razy liczba drzewek w pierwszym sadzie pod koniec roku. Mamy nasz układ równań. Teraz spróbujmy go zapisać. Wykorzystując nasze niewiadome p i d. Liczbę drzewek w pierwszym sadzie na początku roku oznaczyliśmy jako p, a liczbę drzewek w drugim sadzie na początku roku jako d. Liczba drzewek w drugim sadzie pod koniec roku wyniosła 1,25 d, natomiast liczba drzewek pod koniec roku w pierwszym sadzie wynosi 1,25 p. Otrzymaliśmy nasz układ równań. Zrobię teraz trochę miejsca na planszy i przepiszę ten układ równań. Teraz zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie rozwiązać ten układ równań. Potem włącz film ponownie, aby zobaczyć, jak ja to zrobiłem. Najpierw upraszczam drugie równanie i dzielę je obustronnie przez 1 i 1 czwartą. 1 i 1 czwarta po obu stronach tego równania mi się skróci. Otrzymałem, że d równa się 2 trzecie p. Pierwsze równanie pozostało bez zmian. Teraz podstawiam 2 trzecie p w miejsce d do pierwszego równania. Otrzymuję w pierwszym równaniu, że p dodać 2 trzecie p jest równe 1500. P dodać 2 trzecie p to 5 trzecich p. Aby wyznaczyć P dzielę obustronnie pierwsze równanie przez 5 trzecich. Dzielenie jest równoważne mnożeniu przez odwrotność, dlatego mnożył 1500 razy 3 piąte. Łatwo możesz sprawdzić, że p jest równe 900. Aby obliczyć teraz d podstawiam 900 w miejsce P do drugiego równania. 2 trzecie razy 900 to 600. Otrzymaliśmy ostatecznie, że w pierwszym sadzie na początku roku było 900 drzewek, a w drugim sadzie na początku roku było 600 drzewek. Oto kolejne zadanie. Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 10 punktów, ale traci 5 punktów. Za każde źle rozwiązane zadanie. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80 punktów. Ile zadań rozwiązał dobrze, a ile źle? Przeczytaj to zadanie jeszcze raz, zatrzymaj film i zaproponuj dwie niewiadome, które wykorzystamy do ułożenia układu równań. Pytanie jest o liczbę dobrze oraz źle rozwiązanych zadań. Ja wprowadzę następujące oznaczenia. Litera D będzie oznaczała liczbę zadań rozwiązanych dobrze, a litera Z liczbę zadań rozwiązanych źle. Z treści zadania wiemy, że uczeń rozwiązał 20 zadań. Jak zapisać ten warunek, wykorzystując nasze niewiadome D i Z? Rozwiązane przez ucznie zadania. To suma zadań rozwiązanych dobrze i rozwiązanych źle. Czyli d dodać z równa się 20. To pierwsze równanie. Jakie mamy dodatkowe informacje w treści zadania? Wiemy, że za bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 10 punktów. W takim razie za d poprawnie rozwiązanych zadań otrzyma 10 razy d punktów. Z kolei uczeń traci 5 punktów za każde źle rozwiązane zadanie. To oznacza, że za z źle rozwiązanych zadań straci 5 razy z punktów. Wiemy z treści zadania, że uczeń zgromadził 80 punktów. Wykorzystaj tę informację i spróbuj samodzielnie ułożyć drugie równanie do układu równań. Następnie porównaj swoją odpowiedź z moją. Drugie równanie, a w konsekwencji cały układ równań, wygląda następująco. 10d to liczba punktów otrzymanych za poprawnie rozwiązane zadania. A 5z to liczba punktów straconych za źle rozwiązane zadania. Dlaczego mamy tutaj minus? Ponieważ za źle rozwiązane zadania uczeń tracił punkty. Zatrzymaj teraz film ponownie i samodzielnie rozwiąż ten układ równań. Następnie porównaj swój wynik z moim. Najpierw upraszczam drugie równanie i dzielę je obustronnie przez 5. Otrzymuję, że 2 razy d minus z równa się 16. Przy z w obu równaniach stoją przeciwne współczynniki tutaj plus 1, a tutaj minus 1. Dlatego korzystam z metody przeciwnych współczynników. Z ulegnie skróceniu. Otrzymują ostatecznie, że 3D jest równe 36. Dzielą obustronnie przez 3 i otrzymuję, że d równa się 12. Wiemy, że suma d i z wynosi 20. Skoro d jest równe 12, to Z jest równe 8. Uczeń rozwiązał poprawnie 12 zadań, a źle 8 zadań. Pamiętaj, aby zawsze dokładnie przeczytać treść zadania. To pozwoli ci ustalić, czego konkretnie szukamy, określić odpowiednie niewiadome i ułożyć układ równań. Za pomocą danego układu równań możesz obliczyć, ile jest czwornogów, a ile ptaków. Zobaczyłeś właśnie film z playlisty o zadaniach wykorzystujących układy równań. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej pistacjaTV.